Wznawiam obrady i przechodzimy do kolejnego punktu. Głosowanie i ogłoszenie jego wyników. Przystępujemy do przeprowadzenia głosowania tajnego. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. Wyjaśnienia głosowania w sprawie wyboru członka zarządu powiatu musiborskiego dnia 22 stycznia 2016 roku. Na podstawie paragrafu 43 ust. 1 statutu powiatu musiborskiego komisja skrutacyjna niniejszym wyjaśnia sposób głosowania w sprawie wyboru członka zarządu powiatu musiborskiego. Pierwsze. Rada Powiatu Myśliborzu wybiera członka zarządu powiatu myśliborskiego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Głosowanie w sprawie wyboru członka zarządu powiatu myśliborskiego przeprowadza się w sposób tajny. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna. Karty do głosowania wydawane są radnym bezpośrednio przed głosowaniem. Nie może być ich więcej niż radnych obecnych na sesji. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie, wyczytując nazwiska obecnych radnych. Radny oddaje głos poprzez rzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce przy słowach za, opowiadając się w ten sposób za wyborem Wojciecha Wojtkiewicza na funkcję członka zarządu powiatu musiborskiego, albo przez postawienie znaku X w kratce przy słowie przeciw, opowiadając się w ten sposób przeciw wyborowi Wojciecha Wojtkiewicza na funkcję członka zarządu powiatu musiborskiego, albo poprzez postawienie znaku X w kratce przy słowach wstrzymują się w ten sposób od podjęcia decyzji w sprawie wyboru Wojciecha Wojtkiewicza na funkcję członka zarządu powiatu myśliborskiego. Radny może postawić znak X tylko przy jednej wydanej odpowiedzi. Głos uznany będzie za nieważny, gdy na karcie do głosowania zostanie wpisany więcej niż jeden znak X lub brak będzie znaku X. Dwa, karta do głosowania będzie zawierać wypiski lub skreślenie. Trzy, karta wypełniona będzie w sposób niezgodny z ustępem filmu. Karta uchylnie przydatna, komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Karty wyjęte z urny i sporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Przewodniczący komisji skrutacyjnej niezwłocznie po ustaleniu ogłasza wyniki głosowania. Głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół. Podpisy członków skrutacyjnych, Andrzej Rudnicki, Ferdynand Łukasik, Robert Dudek. Dobra, zamykaj. I po kolei zapraszam panią radną i Wiolę Rzeźnicką. Przypominam o parawanie. Radny pan Robert Dudek. Radny pan Józef Gietman. Przewodniczący Rady pan Tomasz Jeremek. Wiceprzewodnicząca Rady pani Elżbieta Gwiazda. Radny pan Łukasik Ferdyna. Radny pan Arkadiusz Mazepa. Radny pan Krzysztof Grzygłów. Wicestarosta pan Mariusz Mężczyzolko. Radny pan Jarosław Ostry. Radny pan Waldemar Pacewicz. Starosta pani Danuta Pawkowska.
Radny pan Andrzej Kutyra. Radna pani Alicja Pil. Radna pani Urszula Sawicka. Radny pan Zygmunt Siapiewicz. Wiceprzewodniczący Rady pan Ryszard Wiśniak. I radny pan Wojciech Wojciech. Dziękuję za usłyszenie. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Komisję skrutacyjną proszę o obliczenie głosu i sporządzenie protokołu.